Witam czytelników, witam internautów. W marcowym numerze szeroko opisujemy protesty rolników, bo tymi protestami żyjemy od kilku dni i zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne one są dla przyszłości polskiego rolnictwa, zwłaszcza dla gospodarstw towarowych. Solidaryzujemy się z rolnikami, bo problemy, jakie poruszają rolnicy w czasie tych protestów, są jak najbardziej słuszne. Nie możemy dalej brnąć w założenia Zielonego Ładu, które tylko i wyłącznie uwzględniały aspekty prośrodowiskowe, a nie uwzględniały tych elementów społecznych i ekonomicznych. Podobnie jak to cała Komisja Europejska musi zająć się uporządkowaniem handlu z Ukrainą, który to handel w dużym w tej chwili stopniu uderza w finanse polskich gospodarstw, ale także uderza w ekonomiczny fundament europejskiego rolnictwa. Zatem mamy nadzieję, że akurat 29 lutego to spotkanie u premiera Tuska pomoże przełamać pewien impas w zakresie rozwiązywania tych problemów, aczkolwiek tak jak powiedziałem, dzisiaj jest to problem do rozwiązania przez Komisję Europejską, przez komisarza rolnego, przez komisarza do spraw handlu, a przede wszystkim przez przewodniczącą Komisji Europejskiej, bo sami w Polsce tego problemu nie rozwiążemy, zarówno z handlem, jak i z Zielonym Ładem. O czym piszemy w marcowym wydaniu? Piszemy o tym, jakie będą dopłaty na 2024 rok, jakie będą wnioski. Tutaj analizujemy, jakie mogą być zmiany, chociaż zdajemy sobie sprawę z tego, że w obecnych dniach wiele tych zmian jeszcze będzie się kształtowało i prawdopodobnie na etapie składania wniosków będziemy znali szczegóły, zwłaszcza w kontekście złagodzenia założeń Zielonego Ładu, no i tak szeroko obiecywanego ograniczenia biurokracji. Piszemy także o tym, jak rolnicy cierpią na skutek powodzi. Za nami mokra jesień, mokra zima i nieuregulowane rzeki, nieuregulowane melioracje powodują zalewanie pól, co sprawia, że zwłaszcza jak tutaj na Dolnym Śląsku rolnicy mają problem z ciągłym zatapianiem tych pól. To jest dylemat wielu regionów i trzeba to koniecznie uporządkować. Piszemy także o rolnikach z Wielkopolski, którzy mogą utracić ziemię na rozwój infrastruktury, zwłaszcza na rozwój CPK i pokazujemy, jak oni wyobrażają sobie rekompensaty za utraconą ziemię, bo oczywiście chcą być dalej rolnikami i dalej gospodarować. W rynkach analizujemy to, co się dzieje w zbożach, to, co się dzieje w rzepaku. Sytuacja jest, no bym powiedział, bardzo dramatyczna, ponieważ obserwujemy systematyczny spadek notowań. Jednocześnie prognozy dotyczące zapasów, a także produkcji, zwłaszcza zbóż, są wysokie, nieco słabsze roślin oleistych, ale generalnie na świecie mamy niskie notowania. No i trzeba bardzo bacznie pilnować tego momentu, kiedy sprzedać, kiedy jeszcze nie przegapić, żeby tą płynność finansową utrzymać. Bardzo serdecznie zapraszamy Was na seminarium Buraczane, które organizujemy już 14 marca w Minikowie. Zaprosiliśmy ekspertów. Wiemy, że ten burak cukrowy jest taką nadzieją dla wielu gospodarstw poprawy sytuacji finansowej. Zeszły rok był dobry. Zobaczymy, jak będzie w tym roku, a zatem te buraki cukrowe cieszą się dużym zainteresowaniem. My też chcemy Wam podpowiedzieć z ekspertami, na co zwrócić szczególną uwagę. W uprawie analizujemy, jaka jest sytuacja na polach i zwłaszcza teraz, właściwie już w niektórych rejonach rolnicy wyjechali z azotem. Trzeba zwrócić uwagę, że po tych ulewnych deszczach gleby mogą być wymyte ze składników pokarmowych, a zatem musicie bardzo dokładnie pilnować, aby to zbilansowane nawożenie było tak przygotowane, aby nie utracić plonu. Podobnie jak istotna będzie ochrona fungicydowa, bo ta przekropna pogoda i wyjątkowo ciepły luty, tak ciepłego lutego jeszcze żeśmy nie mieli od czasu pomiarów, one też sprzyjają rozwojowi chorób. Zamieszczamy niezwykle interesującą tabelę pokazującą efektywność stosowania i skuteczność działania poszczególnych substancji aktywnych na konkretne patogeny.
Burak cieszy się zainteresowaniem, analizujemy także koszty uprawy w dziale uprawa i pokazujemy, jak jeszcze możemy zwrócić uwagę na optymalizację tych kosztów. W technice pokazujemy nowe maszyny, ale które załatwiają nam, można powiedzieć, stare zabiegi, bo rolnicy coraz chętniej stosują lekkie pielniki do mechanicznego zwalczania chwastów i one stają się takim elementem tego łączonego systemu odchwaszczania, gdzie integrujemy zabiegi mechaniczne, a także zabiegi chemiczne. Przedstawiamy także w dziale Technika ofertę polskich kultywatorów do uprawy przedsiewnej. Widzimy, że w ostatnich latach polski przemysł maszynowy bardzo mocno się rozwinął, co będzie można też podziwiać na targach w Kielcach. Mamy bardzo szeroką ofertę rodzimych producentów. W naszym dodatku Top Świnie mamy bardzo interesujący artykuł analizujący to, co się wydarzyło w zakresie ASF. To już 10 lat, od kiedy Polska walczy z afrykańskim pomorem świń. Wiele gospodarstw ucierpiało z tego powodu, ale też wiele nauczyło się żyć z tym ASF-em, stosując bioasekurację i zabezpieczając swoje stada. W naszym dodatku Top Bydło podpowiadamy, jak rolnicy mogą skrócić ten łańcuch od obory do stołu. Pokazujemy dobre przykłady sprzedaży bezpośredniej, a także podpowiadamy, jak dzisiaj komunikować się ze społeczeństwem, ponieważ ta produkcja zwierzęca, ona się znalazła w takim, można powiedzieć, cyklonie krytyki przez wielu oponentów, ale rolnicy muszą też potrafić stawić czoła w tych dyskusjach i mieć mocne argumenty za tym, że jednak bez tej produkcji zwierzęcej ani konsumenci nie będą mieli zrównoważonego i dobrego żywienia, a jednocześnie w gospodarstwach bez produkcji zwierzęcej o wiele trudniej jest wypełnić nie tylko stronę finansową, ale także tą zrównoważoną produkcję na polu. W naszym dziale Życie na wsi pokazujemy bardzo interesującą inicjatywę kobiety, która zajęła się hodowlą bydła japońskiego rasy Wagyu. Jest to niezwykle interesująca rzecz, niezwykle interesujący przykład, bo jak wiecie, wołowina z tego bydła jest jedną z najdroższych na świecie, ale jak do niej można doprowadzić, dowiecie się właśnie z tego reportażu, bo są to też niezwykle istotne wysiłki. Rusza wiosna, wszyscy mamy ogrody, na wsi, w gospodarstwach ogrody są coraz piękniejsze, ale podpowiadamy, jak uratować iglaki, bo w ostatnich latach także z powodu rosnących temperatur rozwijają się na szkodniki, których jeszcze parę lat temu nie było. I warto zadbać o nasze iglaki w ogrodach, którym szkodniki w coraz większym stopniu utrudniają życie. I bądźmy czujni, żeby te ogrody były przez całą wiosnę i lato piękne. Raz jeszcze bardzo, bardzo gorąco zapraszam wszystkich na nasze Forum Mleko 7 marca koło Łomży oraz na seminarium Buraczane 14 marca w Minikowie. Solidaryzujemy się z rolnikami, którzy są na protestach, którzy pilnują naszej granicy, ale trzymamy też kciuki, żeby doszło do konkretnych, konstruktywnych rozwiązań w sposób pokojowy i tego życzymy rolnikom. Wszystkiego dobrego.